Zmiany towarzyszą nam każdego dnia. Nie zawsze je lubimy, niekoniecznie akceptujemy, ale są nieodłącznym elementem życia i stałą cechą naszej planety. Choć proces zmian warunków życia na Ziemi ma charakter ciągły, obecnie doświadczana przez nas jego dynamika i zakres mobilizują do podejmowania skutecznych działań ograniczających presję na klimat, środowisko i przyrodę wywieraną przez działalność człowieka. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 30 lat wspiera i inicjuje działania, których celem jest ochrona zasobów środowiska i przyrody oraz adaptacja lub łagodzenie zmian klimatu. W ciągu 30 lat dzięki naszym staraniom zrealizowano tysiące proekologicznych i prośrodowiskowych przedsięwzięć. Zawarliśmy z naszymi beneficjentami ponad 70 tysięcy umów, a kwota udzielonego wsparcia przekroczyła już 6 miliardów złotych. Każdego roku ustalamy priorytety, które determinują nasze działania i budują ofertę instrumentów wsparcia. Efektywność energetyczna, ochrona jakości powietrza, wód i gruntów, ochrona bioróżnorodności, edukacja ekologiczna oraz racjonalne gospodarowanie odpadami to główne dziedziny, które wspieramy i które mają bezpośredni i największy wpływ na jakość środowiska i bezpieczeństwo zdrowia lub życia ludzi. Jednym z naszych głównych, długoterminowych celów jest finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód. Efektem naszych działań jest budowa lub modernizacja 212 oczyszczalni ścieków oraz prawie 12 tysięcy kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Wdrażając w województwie program Moja Woda, przyznaliśmy dofinansowanie dla niemal 5 tysięcy mikroinstalacji służących retencjonowaniu i zagospodarowaniu wody opadowej na terenach zabudowy mieszkaniowej. Wspieramy inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz elektromobilności. Od 5 lat jednym z filarów naszej działalności jest program priorytetowy Czyste Powietrze. Dotychczas zawarte umowy na kwotę ponad 1,2 mld złotych pozwalają w Wielkopolsce wymienić ponad 50 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawić efektywność energetyczną blisko 55 tysięcy budynków. Wspieramy budowę lub modernizację instalacji i urządzeń służących gospodarce odpadami. Finansujemy usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, wynikiem czego jest m.in. unieszkodliwienie ponad 100 tysięcy ton odpadów zawierających bardzo groźny dla zdrowia i życia azbest. Przyczyniamy się do rozwoju infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. Dofinansowujemy zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację warsztatów, szkoleń i konferencji, w których co roku bierze udział blisko 700 tysięcy osób. Mając na uwadze znaczenie zachowania różnorodności biologicznej, na realizację zadań ochronnych na terenach cennych przyrodniczo przeznaczyliśmy 7 milionów złotych. Wsparliśmy finansowo rewitalizację 170 parków wpisanych do rejestru zabytków. Minione 30 lat to dla nas nie tylko czas wytężonej pracy, ale również powód do satysfakcji z tego, co udało nam się osiągnąć. Mamy przyjemność współpracować z samorządami, państwowymi jednostkami budżetowymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami naszego województwa. Chcemy nadal się rozwijać i podążać za wyzwaniami, jakie stawia przed nami postęp cywilizacyjny. Chcemy być stałą, pozytywną wartością w zmieniającym się wokół nas świecie. O funduszu opowiadała Państwu Jolanta Ratajczak.